Nauczanie domowe, 13 maja. Dzieje apostolskie, rozdział 18, wersety od 1 do 8. Paweł opuścił Ateny i przybył do Koryntu. Znalazł tam pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który z żoną Pryscyllą przybył niedawno z Italii, ponieważ Klaudiusz wysiedlił z Rzymu wszystkich Żydów. Przyszedł do nich, a ponieważ znał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracował. Zajmował się wyrobem namiotów. A co szabat, rozprawiał w synagodze i przekonywał tak Żydów, jak i Greków. Kiedy Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się wyłącznie nauczaniu i udowadniał Żydom, że Jezus jest Mesjaszem. A kiedy się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnął swe szaty i powiedział do nich: krew wasza na waszą głowę, ja mnie winien. Od tej chwili pójdę do pogan. Odszedł stamtąd i poszedł do domu pewnego czciciela Boga imieniem Tycjusz Justus. Dom ten przylegał do synagogi. Przełożony synagogi Kryspus uwierzył w Pana z całym swym domem. Wielu też słuchaczy koryńskich uwierzyło i przyjmowało wiarę i chrzest. Chciałem zwrócić uwagę dzisiaj na drugą część tego opisu pobytu Pawła w Koryncie. Widzimy, że najpierw Paweł przebywa wśród Żydów w tym środowisku i zamieszkuje dom Akwili, ale potem przeprowadza się i zaczyna funkcjonować w środowisku otwartych na dobrą nowinę pogan. Zamieszkuje w domu czciciela Boga, kogoś, kto był spoza Izraela, ale był otwarty na prawdę o jedynym Bogu. Musiał mieć jakiś związek z synagogą i oczywiście z wyznaniem tej wiary, ponieważ jest nazywany czcicielem Boga. I właśnie u niego, u Tycjusza Justusa, Paweł zamieszkuje. Dom Tycjusza, jak słyszymy, przylegał do synagogi. I był to czas takich szczególnych kontrowersji, a nawet agresywnych wystąpień Żydów przeciw Pawłowi. Słyszymy, że oni bluźnili, sprzeciwiali się. Paweł więc podjął decyzję: słuchajcie, odtąd idę do pogan. I ta przeprowadzka była symboliczna. To, że z domu Akwili, pobożnego Żyda, Paweł przenosi się do domu Justusa, pobożnego poganina, było znakiem, symbolem i ważną wytyczną linią. Ale właśnie w tej decyzji i w tej linii, którą teraz Paweł zaczyna coraz mocniej akcentować, ciekawe jest właśnie to, że nawraca się w ramach tej przeprowadzki, albo ponieważ Paweł się tam przeprowadził, kto? Przełożony synagogi. Paweł mówi: nie będę teraz tak mocno się zajmował sprawami głoszenia moim rodakom. Będę się zajmował głoszeniem otwartym na dobrą nowinę poganom. A jednak, ponieważ Paweł zamieszkał koło synagogi, przełożony synagogi nawraca się. I to jest właśnie ten element bardzo mocno tutaj podkreślony. Paweł przez to, że żył w sąsiedztwie tej synagogi, gdzie przełożony pracował, gdzie był po ludzku mówiąc zatrudniony, gdzie miał ten swój sposób dotychczasowego funkcjonowania, modlitwy, życia we wspólnocie, to ponieważ Paweł był tuż obok, jako sąsiad, dobra nowina dotarła do serca Kryspusa. Czego możemy się spodziewać po takiej ewangelizacji Pawła? Nie była ona już tak natarczywa, ponieważ Paweł mówi: nie będę bezpośrednio Żydom głosił, więc Kryspus bardziej miał łagodnego sąsiada od tej pory, tak możemy się domyślać, niż tego wojowniczego Pawła, który ciosał kołki na głowie rodakom, że się nie nawracają. Miał bardziej świadka, który życiem, gorliwością przekonywał Kryspusa. Zatem, jeżeli mówimy o tym właśnie ewangelizowaniu sąsiadów, to możemy się zapytać, czy kiedy ja się przeprowadzam, to ktoś, kto
patrzy na mnie, może powiedzieć, tak, to jest świadek Jezusa, tak, przemawia do mnie to, jak on jest gorliwy, jak on się zachowuje, jak on żyje. Czy tak jest? Bo w przypadku Chrystusa tak najprawdopodobniej było. Przecież widzimy, że to środowisko żydowskie najpierw przez dyskusję nie zostało przekonane, ale przez przeprowadzkę Pawła tak. Więc obok świadectwa życia, obok tego gorliwego głoszenia, które Chrystus widział, na pewno było jakieś zaproszenie. Po pierwszym otwarciu Paweł na pewno go zaprosił do wspólnoty wierzących. I mamy już pełne cztery elementy, które są dla nas wezwaniem i zaproszeniem. Jeżeli ty myślisz o tym, żeby zaprosić sąsiadów do głębszej wiary, do wspólnoty, do relacji z Jezusem, to powinieneś wyzbywać się takiej niezdrowej natarczywości. Po drugie, powinno być jakieś głoszenie słowa. Po trzecie, powinno padać zaproszenie i przede wszystkim powinno istnieć świadectwo życia, które najbardziej sąsiadów przekonuje, które najbardziej dla sąsiadów jest potwierdzeniem, że to, co robisz, to, co mówisz, to, co wyznajesz, jest naprawdę w tobie. Jest naprawdę czymś, czym ty żyjesz i co dla nich też może być jasną, konkretną i pociągającą propozycją.